Cześć, tematem dzisiejszym są prezenty, co dostałam na swoje 9 urodziny. Dziewiąteczka jest za mną i dzisiaj Wam troszkę poopowiadam, co więcej dostałam. No więc zapraszam na odcinek. Zacznijmy od tego, że wiadomo, że ja mam bardzo dużo rzeczy z Playmobil. I myślę, że to jest zabawka, która jest godna takiego fajnego, jakby godna do zabawy, ale jest Playmobil, to jest taka i również wkurzająca rzecz. To są na pewno fajne rzeczy, z których Playmobil to jest zabawka taka, która jest taka dla takiego dziecka, które myślę, no przynajmniej tak jak ja uważam, że jest dla dziecka, które też również jest cierpliwe mocno, bo jednak są tam czasem wkurzające jakieś tam rzeczy, w których na przykład jakąś figurkę dołożyć do innego zestawu, czy po prostu zmieszać to z innym zestawem. No ale czasem wtedy właśnie najczęściej gubią się takie rzeczy. A później to nie jest już tak takie fajne. Playmobil to jest fajna zabawka. No, o Playmobil już wiecie, jakie fajne to zawiera figurki i jak fajnie można się tym bawić. Ale to nie jest jedyna zabawka, którą ja dostałam, bo dostałam jeszcze tutaj to wszystko, jeszcze dostałam. No, w sumie dostałam trochę więcej, ale ja tak wiecie, to się nie pamiętam, co ja tam jeszcze dostałam, więc wybaczcie mi, ale to co pamiętam, to tu jest. Też nie ma tu niektórych rzeczy, bo dostałam bardzo dużo słodyczy, których niestety wylądowały tu w brzuszku, bo wiadomo, słodycze lubi się. I od moich kuzynów, Janka i Maxa, dostałam 100 złotych, chyba jakoś tak, 100 złotych dostałam. I jeszcze nie wiem, na co to wydam te pieniądze. Jeszcze nie wydałam ich, bo teraz jest koronawirus, trzeba siedzieć w domu i się nie spotykamy, chodzimy tylko do szkół, więc pamiętajcie. Teraz chyba zrobię te zakupy przez internet. Polecam Wam taką jedną stronę, się nazywa chyba Lucky Shops. Wiadomo, ja z niej nie korzystam, bo ja nie jestem pełnoletnia, ale czasem może moi rodzice skorzystają, ale ja, wiecie, jestem jeszcze dzieckiem, mi takie coś nie jest potrzebne, nie interesuję się tym, bo po co, ja przecież jestem tylko dzieckiem, no i po co mi wiedzieć, co to jest, tylko gdzieś tam kiedyś usłyszałam, zobaczyliśmy, co to jest, no i teraz tego trochę używamy, ale ja nie robię zakupów najczęściej przez internet, najczęściej wolę wybrać sobie to tak z ręki. Ale że teraz troszeczkę będzie musiało to poczekać, bo galerie są zamknięte. Dobra, ale nie przeciągam do innego tematu, ale jeszcze jedno. Lucky Shops, macie linka w opisie, ale więcej i o Lucky Shops pod koniec tego filmu. Okej, dostałam jeszcze taką kartkę. I powiem Wam, że żałuję, że to nie było nagrane. Nie wiem, czy to było nagrane, ale chyba nie. I szkoda mi, że nie widzieliście mojej reakcji. Zobaczcie. To jest... Od moich kuzynów dostałam 100 zł i jeszcze nie wiem, na co je wydam. I dostałam jeszcze taką kartkę urodzinową. I żałuję, że nie nagraliśmy mojej reakcji. Zaraz się dowiecie. Ona gra! Więc fajna, powiem Wam, że ja pół dnia jej później słuchałam, więc fajna jest naprawdę. Spodobała mi się i myślę, że ona była wykupiona chyba u nas w Action, tak jak w
wiedziałam, bo się nawet spytałam Janka, bo chyba kiedyś kupię taką komuś na urodziny. Bo jest naprawdę super. No, nie będę wam tutaj tańcować. A od mojej kuzynki Mai dostałam zestaw klocków Duplo, które myślę, że widzieliście, żeby nie było. Dostałam go, jakby ja lubię czasem bawię się figurkami, a czasem lubię jakby tworzyć takie coś z tego. Bo no, myślę, że to jest fajna zabawka. No, przechodzimy do tego Duplo. To nie jest zabawka z moim jakby wiekiem, ale ja lubię czasem coś sobie wybudować, bo tak jak wam, nie wiem, czy już mówiłam, czy nie, Lego Friends jest troszeczkę za małymi klockami i czasem ciężej jest tak się bawić, no ale w sumie też kiedyś dostałam Lego Friends i myślę, że to są mniejsze figurki, bo kiedyś miałam dwa zestawy, dostałam, które już pogubiłam, już kompletnie nie wiem, gdzie one mogą się znajdować, ale z tego ja lubię na przykład tworzyć jakieś budowle czy coś tam innego. Porównanie tych wszystkich rzeczy, tutaj mam akurat dwie figurki, jeden taki klocek. A zobaczcie, jakby wyglądał jeden na przykład klocek klocków Duplo. O. Jest jednak różnica, prawda? A figurka też była gdzieś taka. No więc tutaj jednak jest różnica między taką figurką a taką. No ale to nie jest za bardzo istotne. Wszystkie te marki, czyli firmy, czyli Playmobil, klocki Lego Duplo i Lego Friends są fajne. I chyba naprawdę kupię sobie coś z Lego Friends, bo też je lubię. Przechodzimy dalej. Dostałam również duży zestaw klocków Lego Duplo. Bardzo go chciałam. Mama i tata mi go kupili. On kosztuje gdzieś 190 zł, jakoś chyba, tak? A mogłam sobie wybrać zestaw, no widzicie, to jest od 2 lat, a ja jestem stara kopania. No więc to już tak trochę nie, mało wypada, bo ja nie mam już, bo to jest jednak 7 lat różnicy. Właśnie. 7 lat różnicy to jest. No ale tak jak wam mówiłam w tym zestawie, opowiem wam to jeszcze. Malutki skrót. Lego Duplo są fajnie. Czasem wczuwać się w takie role. O, tutaj troszeczkę mi się gazetka poderła. Ale lubię wczuwać się w takie role. Przechodzimy dalej. Dostałam również od mojej koleżanki Zuzi spinkę skarbonka. Spinkę, którą mam chyba w moich spinkach. I również słodycze, które się cieli. Jedna szpinka mi się chyba gdzieś tam zepsuła w wpinaniu, ale i tak jest fajna. Dostałam również szkatułkę. Lubię takie szkatułki i mogę gdzieś tam coś przechowywać. Tutaj mam hamburgera, którego jeszcze nie dokończyłam zbytnio. Lubię chować tu jakieś inne rzeczy, na przykład Moji Popsy, czy tam jakieś inne rzeczy. Jakieś bransoletki moje, czy inne rzeczy, figurka Psychopatrolu na przykład, Marszala, więc o, jeszcze Haribo, tam bardzo dużo Haribo, tam jeszcze jedna paczka nawet została z tego. Coś pijane, że można wyjąć pieniądze. I to jest dość skuteczne, bo czasem ktoś musi rozbijać, a może po prostu zobaczyć, czy ma takie coś na dole i po prostu sobie wyjąć. I od mojej koleżanki Leny dostałam puzzle Psychopatrolu, takie, i nie mogę sobie, jeszcze takie puzzle Psychopatrolu i dostałam jeszcze taką figurkę fajną, Rokiego, którą sobie trzymam, żeby mi się nie zgubiło. Bardzo chcę pojazd Marszala, bo to jest mój ulubiony piesek, ale Rokiego też bardzo lubię. Lubię ogólnie wszystkie pieski, ale Roki ten jest fajny, naprawdę mi się strasznie on podoba. Więc dostałam, to i chyba nic więcej. O, jeszcze słodycze chyba jakieś dostałam na pewno. Pewnie. No i tak to wszystko
to wygląda. To są ogólnie wszystkie prezenty, które ja dostałam na swoje 9 urodziny. Dziewiąteczka, której nie było na moich urodzinach, ale to widzimy. Jest nadmuchana. Dzisiaj ją dopiero nadmuchaliśmy przed chwilą. Kilka minut temu. Ona już wychodzi. No już tutaj się tak odpił. Dziewiąteczka jest. Wszystkie prezenty mi się bardzo podobały. Wszystkie są godne takiego zaufania. Znaczy no w sumie nie zaufania, ale wszystkie prezenty mi się strasznie naprawdę podobają. I nie mogłabym wybrać naprawdę, który prezent jest najlepszy. No i teraz chciałam Wam jeszcze coś powiedzieć. Chciałam wspomnieć o Letti Shops, która to jest fajna forma oszczędzania. Wiadomo, wiem. Ktoś sobie pomyśli, Boże, po co ja takie rzeczy mówię? Ale na przykład jak jakieś dzieci z rodzicami, na przykład jak dostaną pieniądze gdzieś tam i chcą na przykład sobie gdzieś kupić coś i rodzic tam pomaga mu coś tam kupić i dziecko nie chce naprawdę, no, całe pieniądze wydam. A Letti Shops to jest fajna forma jakby takiego oszczędzania. I link do Letti Shops macie w opisie. Oczywiście ja z tego nie korzystam i to nie jest potrzebne, ale pamiętajcie, jak chcecie korzystać z Letti Shops, musicie mieć zgodę rodzica. Sami nie wchodźcie na tą stronę. Pamiętajcie, że rodzic zawsze musi sprawdzić, jaka to jest strona, czy chce to z tego korzystać i czy pozwoli dziecku. Ja z tego nie korzystam, moi rodzice też mało z tego korzystają, ale już kilka zakupów zrobiliśmy. Już chyba 71 zł zrobiliśmy mniej więcej. Zaraz powinnam, za niedługo powinnam 71 zł zwrócić, ale nie będę się rozciągać, bo to nie jest, pamiętajcie, że to nie jest moja interes, nie interesuję się tym. I pamiętajcie, jak robicie na przykład zakupy przez internet, to są dzieci, to pamiętajcie, że dzieci nie powinny mieć, no, na pewno pewnie nie mają swojego jakby logowania, więc nie, nawet jak wiecie, jakie to jest, to nie nadużywajcie tego, bo czasem możecie być nieświadomi, czego robicie i możecie coś tam ponieść. Ja kiedyś, przyznam Wam się do jednego czegoś, byłam mała i tam miałam chyba 4-5 lat, weszłam na tablet taty mojego i on miał chyba oglądał jakąś stronę, czy ja po prostu byłam malutka. Weszłam w coś tam i kupiłam tacie rower. I to było po prostu, on kosztował jakieś 1000 zł. Ja to kupiłam, nie wiem jak to zrobiłam. Chyba klikałam dalej, potwierdź. I chyba to było zapamiętywane coś tam, co on tam robił, swoje hasła nasze, wszystkie. I ja to kupiłam. I później mój tata musiał to zwracać i od tego chyba czasu tata robił blokady. No więc... Dlatego. I pamiętajcie, i właśnie, żeby nie stało się takie rzeczy, i to jest właśnie dowód, że dzieci nie mogą same coś tam kupować bez zgody rodziców. Pamiętajcie, ustalajcie z rodzicami, powiedzcie mu, możecie powiedzieć o tej stronie, rodzic zobaczy, bo pamiętajcie, nie, tam jest logowanie i trzeba, potrzebny jest zgoda rodzica. I rodzic z tego korzysta. Pamiętajcie, ja z tego nie korzystam, ale gdy na przykład dziecko nie chce całej kasy przepaść, powiedzcie rodzicom, rodzic sam zobaczy, o co chodzi i pomoże Wam. I na przykład jakieś 10 czy złotówkę, dostaniecie resztę, a zawsze złotówka to coś, gumę kupicie, jakąś tam małą turbę. Kochani, zapraszamy Was na mojego Instagrama Haniutek i Wy i Facebooka Haniutek Wy. Pa, pa!